Dzisiejsza uroczystość została zorganizowana, jak Państwo wiecie, z okazji jubileuszu 70. rocznicy urodzin oraz 50. rocznicy pracy naukowej doktora Janusza Gimitruka, którego w tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie powitać. Jak Państwo zdołają obejrzeć bibliografii Janusza, naszego jubilata, to jest ponad 350 publikacji, w tym ponad 50 książek naukowych, popularno-naukowych, wydawnictw źródłowych, pamiętnikarskich, więc ten dorobek Janusza jest imponujący, no, zasługujący w moim przekonaniu na tytuł profesorski, nie mam co do tego wątpliwości. To jest ogromny, ogromny dorobek. Wielokrotnie pisałem różne opinie. Myślę, że gdyby taka była możliwość, taką opinię profesorską dla naszego jubilata, z przyjemnością bym napisał. Doktorowi Januszowi Gmitrukowi, badaczowi dziejów wsi i ruchu ludowego, wieloletniemu dyrektorowi Zakładu Historii Ruchu Ludowego oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, prezesowi Zarządu Głównego Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego z okazji 70. rocznicy urodzin oraz 50. rocznicy pracy zawodowej, naukowej, tom ten poświęcają autorzy i współpracownicy i przyjaciele. Drogi Januszu, to przekazuję tu w imieniu nas wszystkich tutaj obecnych. Dziękujemy Ci za to, że jesteś dobrym dyrektorem, że stwarzasz znakomitą atmosferę, jesteś dobrym kolegą, jesteś po prostu dobrym człowiekiem i za to Ci bardzo dziękujemy, bądź takim dalej. Życzymy Ci tego, co nie zawsze od nas zależy, co nam jest dawane, co jest dane, a więc żeby było Ci dane kierować nami jak najdłużej i żebyś był w zdrowiu jak najdłużej, bo wszystkie nasze życiowe marzenia, plany tracą sens, kiedy tego zdrowia brakuje. Dziękuję za dzieła Pana życia, pełne pasji, determinacji i miłości do ludzi. Serdecznie gratuluję osiągnięć, życzę realizacji nowych projektów i pomyślności w życiu osobistym. Niech ten uroczysty dzień dostarczy Panu niezapomnianych przeżyć w gronie przyjaciół. Z wyrazami szacunku i osobistej sympatii, Adam Struzi. Serdecznie dziękuję koledze za długoletnią współpracę z Radą Naczelną, Naczelnym Komitetem Wykonawczym oraz Klubem Parlamentarnym PSL, która zaowocowała licznymi konferencjami naukowymi i wystawami. Proszę przyjąć życzenia dalszych długich lat życia, dalszej owocnej aktywności naukowej oraz szczęścia w życiu rodzinnym. Z serdecznymi pozdrowieniami, Władysław Kosiniak-Kamysz. I cały czas myślę, jak to jest możliwe, że ten młodzieniec, który siedzi tu za stołem, obchodzi 70 lat. Gdybyście mu nie wydali książki, to nikt by w to nie uwierzył. Młodzieniec wysportowany, optymistycznie nastawiony do świata, wyglądający jak nie jeden 30-latek. Gratulujemy Ci, Januszu, tej postawy.